Dzień dobry, witajcie w nowym vlogu. Wiem, że teraz na tym etapie filmu wiele osób, które nagrywają, wiele dziewczyn, które nagrywa filmy, powiedziałyby: wybaczcie mój wygląd, pewnie kiedyś ja też bym tak może powiedziała. Właśnie przepraszam za to, że jestem bez make-upu, przepraszam za to, że nie jestem ogarnięta i tak dalej, i tak dalej. Ale ja dzisiaj wiem, moi drodzy, że za wygląd, za naturę nie przepraszamy. Po prostu to, jak wyglądamy bez make-upu, to, jak wyglądamy, gdy jesteśmy chore, to, jak wyglądamy, gdy nas wypryszczy, tak jak mnie na przykład na brodzie aktualnie, to nie jest powód do przepraszania. To po prostu jesteśmy my i tyle. Więc, moi drodzy, są rzeczy na świecie, za które bardziej warto przepraszać. Jak zrobimy coś komuś, wiecie, niemiłego, jak powiemy coś niemiłego, to są powody, za które się przeprasza, a nie za to, że właśnie jesteśmy bez make-upu, że wyglądamy bez make-upu tak, jak wyglądamy. No nie, to nie jest powód do przepraszania. Także, kochani, tym akcentem zaczynamy. Może być wkoło troszkę głośno, bo zmywarka, pralka, wszystko działa, moi drodzy. A ja przychodzę do was właśnie nie bez przyczyny, w takim, a nie innym wydaniu, dlatego, że były pytania ostatnio o mój makijaż. Co prawda ja cały czas wam mówię, że on się generalnie jakoś tam specjalnie i spektakularnie nie zmienia, no ale prawda, zmieniło się ostatnio kilka kosmetyków, dlatego nałożymy sobie to wszystko tutaj razem wspólnie, zobaczycie co nowego u mnie, jeśli chodzi właśnie o kolorówkę. No i sobie tak, wiecie, po prostu pogadamy. Chciałam wam pokazać ten organizer, pamiętacie, z Temu, który sobie zamówiłam na pędzle. Ja tutaj mam też tusze do rzęs i tak dalej, do brwi, kredkę. To wszystko lubię mieć właśnie pod ręką. On jest taki, zobaczcie, super obracany. Ja mam go na takiej półce. Ubolewam, ponieważ, no wiecie, te pędzle się kurzą i częściej trzeba je prać, ale do szuflady mojej niestety to się nie mieści, jest za wysokie, więc no musi stać na półce. I pamiętam, jak się wylało troszkę takich komentarzy, no nie powiem, że hejtu, ale no po prostu pod filmem właśnie z moim zamówieniem z Temu. Troszkę, moi drodzy, tam ludziom nie pasowało, bo zamawiasz chińszczyznę, bo to, bo tamto. No i owszem, to nie jest nic dobrego, to nie jest może faktycznie powód do chwalenia się, ale, moi drodzy, uwierzcie mi, że masa z tych rzeczy, które ja właśnie wtedy zamówiłam na Temu, obecnie jest w Sinsay, więc no właśnie, tutaj czepiamy się kogoś, w cudzysłowie, czepiamy się kogoś, że zamówił coś z Chin bezpośrednio, a potem idziemy do Sinsay i kupujemy to samo, dosłownie to samo, w jeszcze większej cenie, dlatego no niestety, ale ten rynek zalewa nas wszystkich, wszystkie sklepy, więc słuchajcie, no nic z tym chyba już nie zrobimy. I właśnie, dlaczego to mówię? Dlatego, że te organizery obecnie w Sinsay są identyczne, są i większe, i mniejsze, możecie sobie zerknąć, ale naprawdę, moi drodzy, identyczne. Tak samo to naczynie takie na przekąski, które ja też wam pokazywałam, o które nawet ostatnio było jakieś pytanie w momencie, kiedy robiłam przebitki z kuchni, to też jest w Sinsay. Serio, naprawdę, pół Temu aktualnie jest w Sinsay. Ale dobrze, moi drodzy, nie o tym. Spinam sobie włosy i lecimy z make-upem. Miałam dać wam znać, jak się będzie sprawdzała ta gąbeczka z Rossmana. Nie pamiętam, przepraszam was, nie pamiętam, jaka to jest firma, ale postaram się podlinkować wam tego vloga, w którym pokazywałam tę gąbeczkę. Sprawdza się super, jestem w szoku, bo jest naprawdę mega mięciutka, bardzo ładnie rozprowadza podkład, także mogę wam polecić. No i tak jak wam powiedziałam, ona jest jakieś 3-4 razy tańsza od oryginalnego Beauty Blendera. I kochani, lecę sobie z podkładem. Podkład mój to aktualnie YSL All Hours. Ja jestem, moi drodzy, w odcieniu LW1. Nie wiem, czy cokolwiek widać. O, teraz chyba widać. I powiem wam szczerze, że ten podkład sprawdza się u mnie fenomenalnie. On mnie nie zapycha. Z nim jednak trzeba pracować szybko. I ja wiem, teraz będzie się wydawało, że ja nakładam go bardzo, bardzo dużo. Nie ukrywam, nakładam. Dlatego, że no, jak widzicie, moja cera nie jest w idealnej kondycji. Dlatego ja chcę po prostu mieć jak najfajniejsze krycie. I kochani, lecę sobie z tym. Zaraz zobaczycie, jak ten podkład będzie wyglądał. Już tak totalnie nałożony. On będzie się wydawał tutaj na turbo żółty, słuchajcie,
ale później jak dochodzi puder korektor, to tak się nie dzieje. Także dobra, ja sobie to, moi drodzy, nakładam i za sekundę zobaczycie efekt finalny. Podkład nałożony, o, proszę bardzo. No i on ma tutaj, zobaczcie, może ja się przybliżę, tych nieprzyjaciół tak dosyć fajnie mi zamaskował. Nie jest to jeszcze taki, wiecie, efekt super wow, natomiast on ma na pewno lepsze krycie od MAC Studio Fix. W momencie, kiedy moja cera wygląda lepiej, w momencie, kiedy, wiecie, tutaj nie ma tylu nieprzyjaciół, to ja daję go zdecydowanie dużo mniej, ale trzeba z nim szybko pracować. On potrafi w moment po prostu, wiecie, gdzieś tam zastygnąć nam na twarzy i wtedy jest problem z jego rozprowadzeniem, natomiast bardzo go polubiłam. Powiem wam szczerze, że aktualnie mam jeszcze Maca, ale cały czas używam tego, odkąd go mam. Naprawdę, cały czas używam tego i cały czas chcę go używać i wydaje mi się, że kolejna buteleczka na pewno wleci, co się u mnie, wiecie, rzadko zdarza, bo jak ja nawet na chwilę opuszczę Maca, to później jednak mnie do niego ciągnie, jednak, wiecie, inny podkład nie okazuje się być tym, czego szukałam i czego od podkładu wymagam, a w tym przypadku jest inaczej. No i fakt, że mnie nie zapycha, tak jak na przykład robił to Estée Lauder Double Wear, to jest też ogromny plus. I lecimy sobie dalej, moi drodzy. Korektor to jest też rzecz u mnie niezmienna już od dawien dawna, mogę tak powiedzieć, bo to jest, nie wiem, które moje opakowanie, naprawdę nie wiem, które. To jest ten słynny Maybelline, ale jak widzicie, ja z niego zdejmuję tą gąbeczkę, bo z nią nie pracuje mi się najlepiej, więc od razu po prostu, wiecie, ta gąbeczka leci i ja, moi drodzy, używam tego w ten sposób, czyli biorę sobie na blender i pod oczy. Ciap, ciap, ciap i z głowy. I voilà, już jest, zobaczcie, inaczej. Jeszcze nie wspomniałam, ja jestem, jeśli chodzi o ten korektor w odcieniu 00, najjaśniejszy, jaki tylko jest możliwy. Puder Laura Mercier, jak pamiętacie, jeżeli mnie oglądacie już chwilkę, to miałam też na chwilę, na moment puder właśnie Sensai. Tak, dobrze mówię? Chyba tak. Ale jednak Laura Mercier u mnie lepiej daje radę, jakoś tak, nie wiem. No i to jestem właśnie ja. Jak już się ubra do jakiegoś produktu, to koniec. To po prostu, wiecie, to ze mną jest, jest, jest i jest. I tylko kupuję nowe opakowania. I okolice oczu ja zawsze sobie, moi drodzy, przypudrowuję właśnie przy pomocy gąbeczki, a całą twarz pędzlem. W ciągu dnia, jak poprawię sobie makijaż, to robię to, moi drodzy, takim puszkiem. Ale w domku, jak make-up nakładam, to właśnie tak. Aha, i co? I jak ja się będę tu pudrować, to jeszcze wam szybciutko opowiem, co dzisiaj się będzie działo. A mianowicie, moi drodzy, zaraz siadam i kupuję nam bilety na seans w kinie. Idziemy na, uwaga, uwaga, Kicie Kocie. Tak, wyszła jakaś tam nowa Kicia Kocia do kin, także na dnia bardzo chciałaby zobaczyć, więc to. No i później, kochani, kurs do IKEA. Mam ogromną listę zakupów. Mam nadzieję, że wszystko będzie to, co chcę. I mam nadzieję, że uda się to kupić i że przede wszystkim uda się to wszystko pomieścić do samochodu. Nie wiem, czy słyszycie takie dzwoneczki w tle, ale u nas chyba właśnie co sobotę, tak mi się wydaje, bo co sobotę to słyszę. Chodzą tacy panowie rolnicy i właśnie w sposób taki, że dzwonią tymi dzwoneczkami, dają znać, że już tu są, jeżeli ktoś ma ochotę na jakieś takie od nich warzywa, chyba głównie warzywa, no to oni są, wiecie, tutaj w gotowości. Dobra, i lecimy sobie dalej. Teraz bronzer i to jest ten bronzer, który wam ostatnio pokazywałam z Vibo, taka moja nowość, bo już musiałam zmienić. I powiem wam szczerze, że on jest super. Naprawdę jest super. Pięknie pachnie, pięknie wygląda. Nie bleknie w ciągu dnia, ale niesamowicie się kruszy, jak się go na pędzelek nakłada. I zaraz wam pokażę, co ja mam tu na myśli. I moi drodzy, umówmy się. Ja nie jestem jakimś ekspertem makijażowym, natomiast byliście bardzo ciekawi, jak ten make-up u mnie wygląda,
Dlatego chciałam Wam pokazać taki, wiecie, update po prostu mojego makijażu. O, spójrzcie. Wszędzie pyłek, wszędzie. Tak więc to jest jego jedyny minus, ale może to też jest wina mojego pędzla. Być może jest, słuchajcie, za ostry, nie wiem, nie mam pojęcia. Natomiast mogę mu to wybaczyć, bo zobaczcie, jak ładnie wygląda. Tu wydaje się, że ja mam taką krechę bez sensu zrobioną, ale wierzcie mi, że to tylko w kamerze tak. Róż również, Vibo również taka nowość u mnie, też Wam ostatnio pokazywałam, bo już musiałam, słuchajcie, coś nowego kupić. I u mnie to tak jest, że jak ja mam, moi drodzy, bronzer, to on jest po prostu razy jeden, jedna sztuka, tak samo róż, tak samo rozświetlacz, dopiero jak ja to zużyję, no to kupuję kolejne opakowanie. Nie lubię gromadzić takich właśnie kosmetyków w kamieniu, bo uważam, że to jest absolutnie bez sensu, bo to się zużywa i zużywa i zużywa. No chyba, że ktoś pracuje na kosmetykach, wiecie, codziennie, nie wiem, maluje, czy sam tworzy sobie jakieś super make-upy, no to tak. Ale ja nie czuję takiej potrzeby, żeby tego gromadzić. I rozświetlacz to jest MAC, ja już go mam bardzo dużo. To była jakaś w ogóle limitowana edycja i też już tyle razy, słuchajcie, Wam go pokazywałam. Nawet nie wygląda to zbyt atrakcyjnie, więc nie będę robić zbliżenia, ale cały czas daje radę, cały czas jest bardzo ładny, podoba mi się, więc dalej używam. Normalnie taki makijaż zajmuje mi, słuchajcie, jakieś, nie wiem, 10 minut. Tutaj przypuszczam, że troszkę to więcej zajmie, bo raz, że dużo gadam przy nim, a dwa, że ja z reguły maluję się w łazience, a tutaj, wiecie, nowe ruchy po prostu muszę nabrać jednak w pozycji siedzącej. I kochani, moje brewki to przede wszystkim ten ołówek. Nie wiem, kochani, zbliżę Wam. O, żebyście dobrze to widziały. Odcień, kochani moi, to jest. Nie mam tu chyba informacji. Nie wiem, czy nie było na tej folii, ale to jest ten jaśniejszy. Tam są dwa odcienie tych kredek. Dark brown i soft brown. Tak mi się wydaje. I ten to jest na pewno ten jaśniejszy soft brown. No i to jest taki wykręcany, zobaczcie, ołówek. O. Starcza na dość długo. Tutaj z drugiej strony macie też szczoteczkę, ale ja mam taką fajną, bardziej mięciutką szczoteczkę wśród moich pędzli, więc przeczesuję sobie brewki i wypełniam tym ołówkiem, wiecie, w miejscach, w których widzę, że te brwi wypełnienia potrzebują. Okej, i teraz wiecie co, przeczesuję sobie, żeby ten ołówek, jeżeli momentami jest tak mocno zarysowany, to żeby troszkę go tak, powiedzmy, rozblendować, nie wiem, jak to fachowo powiedzieć, ale wiecie, żeby nie było takich ostrych kresek, ostrych jakichś takich zakończeń. Generalnie jak zrobię sobie henne brwi, to mam na jakiś tydzień spokój, to wtedy w ogóle, wiecie, tych brwi nie ruszam. No ale teraz jestem bez henny, właśnie dzisiaj miałam mieć, moi drodzy, brewki, ale pani musiała zmienić termin na za tydzień, no więc trudno, przeżyjemy. I wiecie co, i teraz tak, do utrwalania, ja kiedyś miałam taki bezbarwny tusz do rzęs, chyba z Lovely, ale on też już wymagał wymiany. Nie powiem, żeby się zużył, ale miałam go już tak długo, że naprawdę aż wstyd i potrzebował wymiany. I tak wiecie co, chodziłam, szukałam czegoś, co utrwali moje brwi na cały dzień i zdecydowałam się na coś takiego. W ogóle nie wiem, dużo Vibo ostatnio u mnie, spójrzcie. O, to jest taki żel. Nie wiem, na pewno dziewczyny, które gdzieś tam bardziej się znają na makijażu, to będą wiedziały. I ja sobie biorę, moi drodzy, to palcem, bo nie wiem, przysięgam, że nie wiem, jak tego używać. I wymyśliłam sobie taki sposób, że biorę sobie na palec niewielką ilość, kładę na dłoń i tą szczoteczką właśnie, która jest przy tym pisaku, nakładam odrobinę i po prostu przeczesuję tym moje brewki znowu. I też tutaj, wiecie, już nadaję im taki
kształt. O. I tyle, słuchajcie, i tyle. To jest, wiecie, na tym się kończą moje umiejętności i kompetencje, jeśli chodzi właśnie o makijaż, brwi. Voilà. Mówię, nie wiem, czy dobrze, u mnie się to sprawdza, dlatego tak stosuję ten produkt. No i tylko, słuchajcie, już rzęsy. Tylko już rzęsy. Aktualnie ja mam ten mój ukochany tusz, ale powiem wam, że coś z nim jest ostatnio nie tak. Kupuję te opakowania i on jest coraz suchszy, na coraz krócej mi starcza. Nie wiem, o co chodzi, czy to po prostu za dużo gdzieś, za długo im gdzieś zalega w magazynach, nie mam pojęcia, ale na początku, jak zaczęłam go kupować, to było znacznie, znacznie lepiej z nim. Także aktualnie używam sobie tego. Na to daję to, czyli to jest, moi drodzy, marka Eveline i taka wersja tuszu, proszę bardzo, widać? O, teraz tak. A na dolne rzęsy Miss Sporty. No wiem, wygląda to prześmiesznie, bo na rzęsy aż 3 tusze, ale jakoś tak mi się to, słuchajcie, trio aktualnie sprawdza, więc zgodnie z prawdą mówię wam, jak jest. Myself back in the game. Someone said your name, how to turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of an... Dobra, rzęsa jest. Jeszcze tylko ta dolna. I kochani, praktycznie mamy po make-upie. Jeszcze tylko pokażę wam usta, bo o to też jest bardzo dużo pytań, a od jakiegoś czasu to jest taki duet, który bardzo mi się sprawdza, bo powiem wam szczerze, że odeszłam od matowych pomadek, o dziwo, ale jakoś tak zachciało mi się, żeby na tych ustach, wiecie, błyszczało. I kochani, duet, który się u mnie totalnie sprawdza, to konturówka z Charlotte Tilbury i to jest Pillow Talk, czyli już odcień bardzo, bardzo rozsławiony tutaj w internetach. A druga rzecz to Bielenda i to jest drugie moje opakowanie tego balsamu. To jest balsam plus maska, także dwa w jednym. Wersja melon. Testowałam sobie też wersję zieloną, ale przyznam, że ta melonowa podbija przepięknie odcień moich ust, ale myślę, że w przypadku każdych ust tak będzie, bo ona jest po prostu taka, wiecie, zaróżowiona. Jest właśnie też wersja zielona i tamtą testowałam i chyba jeszcze jakaś, ale ta zdecydowanie u mnie najlepiej. Zobaczcie, już też to zużycie jest naprawdę dość solidne, więc serio, serio wam mówię, że zakochałam się w tym balsamie. No i co ja robię, moi drodzy? Też nic nadzwyczajnego. Ja mam nadzieję, że dobrze to widzicie, bo okno mam, kurczę, bokiem, no ale to jest w miarę jasno. Więc chyba jest w porządku. Dobra, mamy obrys. Nic z tym nie robię, w sensie, wiecie, nie rozcieram i tak dalej. I z reguły paluszkiem nakładam sobie ten balsam. I wtedy automatycznie rozciera mi się, wiecie, ten kontur i nie jest taki mocno zarysowany. I voilà! I to jest cały mój make-up. Tak jak mówię, z reguły rano trochę krócej, ale tutaj przy was troszkę dłużej, żebyśmy mogli sobie swobodnie i spokojnie porozmawiać. Także kochani, tak jak mówiłam, nadal nic wymyślnego, ale troszkę nowych kosmetyków jest. No i one też zupełnie inaczej wyglądają. No zdecydowanie, słuchajcie, duża zmiana to podkład. No i zdecydowanie też duża zmiana, no to róż i bronzer. O! Także, moi drodzy, dajcie znać, jak wam się podoba, czy któryś z tych kosmetyków, które ja używam, znacie, lubicie, polecacie. Ja tymczasem idę rezerwować nam bilety, idę poszukać nam ubrań, bo jeszcze jesteśmy bardzo po domowemu i później zbieramy się do kina. I jesteśmy z powrotem, także nie był to, wiecie, super długi seans, to jest taka fajna rzecz, żeby po prostu nie siedzieć nie wiadomo ile w kinie z dziećmi, także Nadii bardzo się podobało. I co, kochani, ja będę się ogarniała właśnie do Wrocławia, także
Jeszcze sobie kilka miejsc tutaj muszę pomierzyć, bo ewentualnie, wiecie, jak trafię na odpowiedni mebel, odpowiednią rzecz, no to żeby po prostu wymiarowo mi się to zgadzało i żeby mi się to po prostu pomieściło. Więc kochani, tak, żegnam się z Wami w tym vlogu, ale oczywiście jak tylko zakupy w IKEA poczynię, to wówczas nagram Wam odrębny film właśnie z tymi rzeczami, co udało mi się kupić tym razem. Natomiast o, takich wypadów będzie na pewno jeszcze ileś, bo to jest właśnie super, że jak już ma się to docelowe miejsce, no to człowiek po prostu gromadzi sobie te rzeczy, kupuje i wtedy też za każdym razem wie, co znowu jest potrzebne i tak dalej, i tak dalej, i to jest super. No. Dobra, nie przedłużam. Był makijaż w tym filmie, był taki krótki urywek dzisiejszego przedpołudnia z nami, a teraz tak jak mówię, wyruszam. Nie biorę ze sobą kamery, bo biorę taką też małą torebkę, nie ukrywam. A druga sprawa, jak i tak będzie film właśnie z zakupami, to nie chcę Was też zanudzać tym, co w IKEA jest. Dzisiaj też na pewno będą tam dzikie tłumy, więc nagrywanie byłoby bardzo, bardzo utrudnione. Żegnam się z Wami, dziękuję Wam za dzisiaj, mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym vlogu.